Taka jest prawda o tym sezonie. Nie ma co ukrywać, że potoczył się bardzo wywrotowo. Jest bardzo dużo bardzo dobrych wydarzeń i dużo gorszych, więc to na pewno będzie duże zaskoczenie dla nas wszystkich było i to bardzo szybko ono się zadziało. Ja też byłam bardzo zaskakiwana. Czekały na mnie bardzo trudne i ważne rozmowy, których się nie spodziewałam. Mam nadzieję, że je udźwignęłam. Długo jeszcze później o nich myślałam, będąc już w domu albo jadąc na kolejne zdjęcia. Dostawałam też wiadomości od naszych bohaterów, dziękujące za te rozmowy, więc wydaje mi się, że to się udało, ale nie było łatwo w tym roku, bo bardzo był duży ładunek emocjonalny. I myślę sobie, że zaraz w krótkim czasie nastąpił The Voice Senior i on też był bardzo dużym ładunkiem emocjonalnym w tym roku. I szczerze przyznam, że mam taki... Ja tak za 4 dni wyjeżdżam na 4 tygodnie zdjęć do Sanatorium Miłości. Po czerwcu i lipcu z Rolnikiem i sierpniu z Voice'em. I mam takie poczucie, że brakuje mi kilku dni, żeby właśnie te emocje się poukładały, żeby się wyciszyły. Może to się uda, bo naprawdę to jest kwestia chwili w naturze, żeby to wszystko się dobrze mogło poukładać, żeby otworzyć się na kolejne historie, które spodziewam się będą też bardzo mocne i bardzo silne, bo przecież to są osoby z wielkim doświadczeniem. Wiem, że to się uda, aczkolwiek czuję w tym roku na sobie duży emocjonalny ładunek. To nawet nie jest bagaż, bo ja nie jestem obciążana, bo ja chcę tego, tak? Ja jestem na to wdzięczna, że moi bohaterowie się tak bardzo dzielą, ale czuję te emocjonalne piętno i tą odpowiedzialność. Ale wierzę też w piękne rozwiązania i one się mogą w tym sezonie wydarzyć. Żeby skończyć pozytywnie, bo jest ta puenta pozytywna, mimo też tych trudności, które będziemy musieli w programie przejść i będzie bardzo zaskakująco, bo tak jak rozmawialiśmy o zasadach, że one są, czy ich nie ma, to teraz połamaliśmy już naprawdę wszystko, bo połamali to bohaterowie i połamało to życie, więc będzie bardzo dużo zwrotów, dużo. I nie mówię teraz o, żeby zareklamować serial, który ma tak napisany plot, że w ogóle będzie tyle zwrotów akcji. Nie, naprawdę będzie dużo zwrotów akcji, które nas zaskakiwały.